Halo, halo. Zapraszamy wszystkich, bardzo prosimy na miejsca właściwe. Tak jest, pan magister Szpilka, poprosimy tutaj. Pani docent Barańska też proszona jest. Zaczynamy. Szanowni Państwo, ja się nazywam Maciej Krupa, bardzo mi miło i mam tutaj zaszczyt niewątpliwie podsumowywać razem z moderatorami poszczególnych paneli całość. Byłem proszony, żeby było krótko, więc będzie krótko. To jest dla mnie, w pewnym sensie to nasze spotkanie dwudniowe jest jakimś takim nowym doświadczeniem. Dlaczego? Dlatego, że przeplatały się tutaj dwa dyskursy, które zazwyczaj przy rozmaitych tego typu okazjach występują odrębnie zupełnie. Czyli albo mamy badaczy, którzy mądrze albo mniej mądrze mówią na temat kultury ludowej czy kultury w ogóle i praktyków, którzy w czasie swoich spotkań wymieniają uwagi, dzielą się doświadczeniami i z tego dzielenia się wynikają jakieś rzeczy bądź nie wynikają. Natomiast tutaj te, jak rozumiem świadomie, bo takie było założenie, te dwa dyskursy się nieustannie przenikały i niemalże w każdym z paneli mieliśmy uczestników, którzy byli z jednej strony tymi opisywaczami, tymi badaczami, a z drugiej strony osoby, które praktykują i dzieliły się doświadczeniem swoim. Były też osoby jakby z pogranicza, które występują zamiennie w obydwu tych rolach. Więc to przeplatanie się tych dyskursów było czasem być może lekko niewygodne, ale bez wątpienia takie, że użyję tego popularnego w pewnych kręgach przymiotnika, ubogacające. I mieliśmy do czynienia z dwoma próbami. Próbami opisu pewnych zjawisk i z próbami dania świadectwa, szczególnie wczorajsze dwa te panele popołudniowe, to było w zasadzie próba dania świadectwa bycia tu na Podhalu, bycia tam na Warmii i Mazurach i rozmaitych doświadczeń, ale jednocześnie tak mi się wydaje, że w czasie tych dwóch dni troszeczkę budowaliśmy ta pierwsza sesja Trwanie i upadek etnograficznych mitów, troszeczkę budowaliśmy lekko mit Podhala jako takiej krainy szczęśliwości dla kultury ludowej. Nawet tak bym rzekł, że niektórzy z występujących, którzy podkreślili uroczystość występowania tutaj strojem, ubraniem góralskim, jak obecny tutaj wójt Ślimak, czy dzisiaj Franciszek Barada, ksiądz Urosz, w ten sposób również ten mit Podhala podkreślali. Powracając do pierwszych dwóch paneli, to myślę, że tak. Z jednej strony byliśmy w jakimś takim klasycznym paradygmacie, że istniała sobie kiedyś kultura tradycyjna, nastąpił okres zmiany, jest kultura po zmianach. Nawiązując do klasyków, można by powiedzieć, że ten okres II wojny światowej był tym okresem przełomowym, choć, jak bardzo ładnie wyłożył to Antoni Kroch, ten okres drugiej dużej zmiany, czyli lata 80-89, stanowiły drugi tego typu podział, jeżeli trzymać się tej wersji, bo z drugiej strony przejawiały się w tych rozmowach aspekty trwałości kultury, ciągłości kultury i nieustannej zmiany. I to też była drugi sposób patrzenia jakby na to, co się działo. No i wreszcie pytanie o pojęcia. Kultura ludowa, kultura żywa. Dla mnie samego określenie kultura żywa budzi we mnie pewien niepokój. No bo cóż miałoby być opozycją do kultury żywej? Kultura martwa?
w takim razie, czym kultura martwa jest, to jest, myślę, ciągle jakoś tam pytanie otwarte. Kultura żywa, kultura tradycyjna. No i wreszcie to, co wywołało wczoraj jedyną bodaj większą kontrowersję, czy w ogóle jest lud. A zatem poproszę na początek o próby podsumowania moderatorów dwóch pierwszych paneli, czyli Kubę, bo od tego się zaczęło, i Barbarę Fatyk. Mariusz, niczego nie podsumuję, od razu powiem, bowiem nie mam zdolności do podsumowania. Powiem tylko o pewnym wrażeniu. Pierwsze wrażenie dla mnie to jest, i ono jest dla mnie zaskakujące, może najmocniejsze. Otóż mnie zdumiało po tym, mówię to z tego miejsca teraz, po tych dwóch dniach, które były dla mnie bardzo interesujące. Zdumiał mnie potencjał, nie wiem czy kultury ludowej, ale tego, co wokół niej może się zdarzyć. To jest, jeżeli to się zdarzyło, jeżeli zdarzyło się tyle rozmów, które tutaj miałem przyjemność odbyć, to znaczy, że w tym czymś jest siła i energia. Zastanawiałem się, co to jest to coś i dlaczego w tym jest ta energia. Ja bez żadnych teoretycznych kwestii, bo dla mnie kultura ludowa, jak mówiłem, to jest pewien zbiór rozmaicie zapisanych, nie chcę użyć słowa tekstów, ale wizerunków, obrazów, tekstów także, z którego, który sprawia, to jest, on jest rosnący. On ma siłę, która sprawia, że odnoszą się do niego na rozmaite sposoby raz ci, którzy cały czas do tej, do, właśnie to jest ta tradycja, ten zbiór. Myśli, ci, którzy o tym myślą, czy zastanawiają się nad sposobem istnienia tam, a z drugiej strony praktycy się do tego odnoszą. I oni czerpią z tego zbioru różnorakie elementy. Różnie ta tradycja, to trwanie tego zbioru umożliwia wybieranie po mojemu dosyć dowolne, to znaczy zależne od kontekstu, sytuacji, ale to wybieranie pokazuje moc i energię tego czegoś. Mniej ważne, jak to się zaczęło. Można tam, historycy kultury opiszą, czy pokażą, jakie były tego źródła, ale ważne jest to, że to promieniuje, że to nasze spotkanie pokazuje, że to cały czas promieniuje. I to jest dla mnie zaskakujące, bo i tu muszę się uderzyć w piersi, że jak byłem studentem, a to wydawało mi się, że to jest zjawisko jakieś takie gdzieś skądś, nie moje. Otóż to jest nieprawda. W momencie, kiedy zaczyna się nad tym myśleć, kiedy tylko się czegoś dotknie, być może taka jest w ogóle natura wszystkiego, jak się po tym podrapie, jak się nad tym pochyli, to daje coś fantastycznego, to daje szansę myślenia, szansę rozmowy. To jest dla mnie ważne. Pierwsze teorie, ale rozmowa i... To się poniosło. Sorry, poniosło. Nie tak bardzo dbam o metodę. Jakbym miał powiedzieć, czy myślenie, czy metoda jest dla mnie ważna, powiedziałbym, że myślenie. Tyle mam do powiedzenia. No, proszę Państwa, ja jestem z Kubą w sporze od wielu lat. Przewagę mam taką nad nim, od razu powiem, niech się wstydzi. Niech się wstydzi, nie, w jednej sprawie. Otóż ja czytam, co on napisze, on nie przeczytał ani jednego tekstu, który ja napisałam. Więc to wymiana jest... To mniemanie, które jest oparte na migadomowie. Ewidentnie nieekwiwalentna. Dobrze, to nie ma co.
Natomiast no, ja mam powiedzieć o ludzie. Otóż ja nie będę już się spierać z tymi, którzy uważają, że ludu nie ma, albo że trzeba szukać innego języka, bo moim zdaniem to jest trochę kopanie się z koniem. Tego pojęcia się będzie używać, tak jak się będzie używać pojęcia kultura ludowa. Wydaje mi się, że warto byłoby jednak, żeby wybrzmiało to, że lud jest nie tylko na wsi, ale jest w mieście, o czym mówiła Iwona Oliwińska, że no, te rozśmieszające niektórych deklaracje, że my jesteśmy ludem, jesteśmy ludem, ja tak rozumiem lud. Jesteśmy ludem, populus. I teraz ja chcę skorzystać z okazji, że się dorwałam do władzy, czyli do mikrofonu, proszę Państwa, i jeszcze coś Państwu oferować. Otóż z zespołem, z w tej chwili już zalążkiem sieci, pierwszym naszym partnerem było tutaj właśnie województwo warmińsko-mazurskie, węzeł Podlaski, następny zespół z Białegostoku, węzeł Pomorski, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i węzeł centralny, czyli mój zespół. Od 2008-2009 roku tworzymy portal ogólnodostępny wiedzy o polskiej kulturze współczesnej. Tworzymy bazy danych, tworzymy słowniki, tworzymy listy ekspertów, udostępniamy metodologię, udostępniamy bibliotekę w dwóch wersjach, cyfrowej i papierowej, i potężne narzędzie dzięki naszym jeszcze innym partnerom niż ci regionalni, a mianowicie dzięki mojej Polis, która jest potężnym repozytorium danych społecznych. Nie chcemy, bo się boimy, że lada moment się zerwie internet, ale gdybyście Państwo na górnym pasku kliknęli, nie, następny, tu, moja Polis, to by system przerzucił do potężnych baz danych, potężnych wskaźników pokazywanych na mapach Polski w układzie wojewódzkim, w układzie powiatowym i w układzie gminnym. Dla każdej gminy w Polsce jest potężny zestaw danych pochodzących z baz danych aktualizowanych co roku. Z wieloma tutaj też, no na przykład współpracujemy z Polskim, ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, opracowaliśmy bazę twórców ludowych dzięki udostępnionym danym. Współpracujemy, mamy no, bardzo nietypową bazę Instytutu Teatralnego, wykorzystaną też. Jeżeli Państwo wezmą pod uwagę, że GUS ewidencjonuje około 150 teatrów repertuarowych w Polsce, a Instytut Teatralny naliczył parę lat temu 1052 teatry, bo inaczej zdefiniował niż GUS, co to jest teatr, to macie Państwo skalę. Na Kongres Kultury był przygotowany raport o muzeach, gdzie się okazało, że GUS zgubił ponad 400, prawie 500 muzeów w Polsce. Tylko dlatego, że GUS definiuje te muzea w tym języku, o którym mówiliśmy właśnie tutaj w tym panelu. Prawda? Więc te dane można nie tylko zobaczyć na mapach, ale można sobie zrobić z tego wykresy, można sobie zobaczyć to w tabelach, można je sobie te tabele wyeksportować, jak ktoś potrzebuje sam przeliczyć. Można sobie te wskaźniki tutaj zestawiać, do tego są komentarze, jest drugim sercem tego systemu, jest wieloźródłowy słownik kultury. Jeżeli wrócimy teraz do słownika kultury, to jeszcze tylko o tym powiem. Nie. Następny, dalej, na tym górnym pasku. Jeszcze dalej. O tu, stop. Tak, proszę w to kliknąć, Pani Kasiu. To jest nasza duma. W tym słowniku już jest około 6000 haseł. Rosną następne. Jak ten słownik jest zbudowany? Tu po tej stronie macie Państwo szczegółowe słowniki. W tych słownikach jest to samo hasło. Ono się Państwo, jeżeli macie Państwo hasło biblioteka przykładowo, to jest tak jak GUS definiuje bibliotekę, tak jak biblioteka jest zdefiniowana w słownikach terminów encyklopedycznych, tak jak jest zdefiniowana w Wikipedii, jeżeli wikipedyczne hasło jest dobre, to używamy go tutaj. W słowniku teorii i metodologii badań kultury, których Kuba nie lubi,
słownik terminów prawnych, czyli jak prawo definiuje tą instytucję kultury, słownik antropologii i socjologii kultury, słownik teorii żywej kultury, czyli nasz autorski, który my tworzymy, słownik terminów regionalnych, czyli nasze węzły, nasze zespoły z Polski tworzą własne definicje, jeżeli są one potrzebne, słownik inspiracji ze słowami skrzydlatymi i komentarze, które pozwalają cały ten pakiet, tą pigułę wiedzy, jedno hasło w tych wszystkich przekrojach jest do tego komentarz, co te definicje są warte i co my sugerujemy, jak je czytać, jak je rozumieć. Budowaliśmy, jak mówię, ten portal dosyć długo. On jest cały czas w rozwoju. On jest potężnym narzędziem kontroli władzy lokalnej, ponieważ jeżeli władza państwu coś mówi, to można powiedzieć, sprawdzam, wejść na stronę swojej gminy i zobaczyć na przykład, ile kasy rzeczywiście poszło. Można zobaczyć, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje i do tego jest ten słownik, który pomaga jakby zrozumieć, co do nas mówią prawnicy, co do nas mówią akademicy. To jest narzędzie budowania nowego języka, języka porozumienia. Dużo tu jeszcze rzeczy jest ukrytych, nie mam czasu, żeby o tym mówić. www.oskultura.pl. Korzystajcie państwo z tego. Już niech nikt nie mówi, że nie ma dostępnej wiedzy. Jest. Proszę tego używać. Jeżeli państwo będziecie potrzebowali czegoś, czego tutaj nie ma, na pasku jest do nas kontakt. Jeżeli my będziemy wiedzieli, że coś od państwa, co jeszcze jest potrzebne, natychmiast będziemy to uzupełniać. W bibliotece macie państwo dostęp do badań CBOS, wszystkie badania CBOS, wszystkie badania OBOP-u od początku istnienia tych instytucji, uporządkowane według działów. Potrzebujecie państwo szybkiej wiedzy na temat badań dotyczących świąt religijnych w Polsce. Wciskacie państwo w wyszukiwarce odpowiednie hasło, wylatują państwu wszystkie badania, jakie w Polsce na ten temat przez ośrodki opinii publicznej zostały zrobione. Stopniowo te zasoby będziemy uzupełniać, będziemy też budować sieć. Naszym marzeniem, to już jest ostatnie zdanie, jest stworzenie sieci korespondentów lokalnych. Na przykład, żeby monitorować, bo prowadzimy też szereg projektów badawczych, bardzo dużych, porządkujących wiedzę o polskiej kulturze współczesnej. Między innymi projekt GIS Kultura, który pokaże dostępność do instytucji kultury. Z Politechniką Warszawską to robimy, z ich informatykami. Chcemy, żeby to pracowało, żeby się rozwijało i żeby docelowo nie tylko powstało 16 obserwatoriów regionalnych, ale żeby powstały sieci korespondentów lokalnych w gminach. Jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę współpracować z nami przy tym projekcie, serdecznie do tego zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. I proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnych dwóch paneli wczorajszych, popołudniowych, które były takimi panelami troszeczkę świadectwa, bym rzekł. Mówię w imieniu pani Anny Niedźwiedź, która musiała nas opuścić. Zaraz Kasi Barańskiej dam głos również, ale myślę, że obie te rozmowy dotyczące Podhala najpierw, a później Warmii i Mazur, tak naprawdę stały się takim rodzajem właśnie świadectwa, takiego opisu z jednej strony dosyć ciekawego, jak urzędnicy, uczestnicy władzy lokalnej w tej kulturze się sytuują, czy to będąc wewnątrz niej, czy przybywając tutaj, jak burmistrz Koperski, który bardzo ciekawie mówił o doświadczeniu wejścia w tą kulturę z zewnątrz i funkcjonowania w niej. Było to bardzo interesujące i niezmiernie ciekawy dla mnie ten panel dotyczący Warmii i Mazur, czyli takie świadectwo pewnej trudności, nieciągłości, braku zakorzenienia, którego uzasadniać
nie trzeba i budowania nowej tradycji. Wydaje się, że nowa tradycja to jest rodzaj takiego oksymoronu, prawda? Tradycja kojarzy się z czymś, co jest stare, zastane, ale potrzeba budowania czegoś takiego, czy rewitalizowania, prawda? Czy próby odtwarzania, na ile to możliwe, i żenienia rozmaitych tradycji, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście przypomina mi się ta słynna scena z Misia z tą córką, która miała na imię tradycja. Oczywiście. Więc to było bardzo ciekawe i w lekkiej kontrze do tego, o czym mówiliśmy przed południem. Właśnie opis, a tutaj bardziej świadectwo. Kasiu, chciałabyś coś dodać? Bardzo proszę. No muszę. Ale jestem w pewnym kłopocie. Dlatego, że po pierwsze chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dane mi było te dwa dni tutaj spędzić i że mogłam tego wszystkiego słuchać. Jestem w kłopocie z różnych powodów. Jestem w kłopocie, ponieważ nie tylko w odniesieniu do tego wczorajszego panelu i tego także tego, co dzisiaj się działo. Ponieważ ja naprawdę jestem wierną uczennicą Czesława Robotyckiego, który, pamiętam, kopał się z koniem, czyli ze mną, na temat zarządzania. Zawsze przywoływał słowa pani profesor Skargi na temat tego, czy humanistyka ma być użyteczna, czy nie. I chcę powiedzieć, że Czesławie, nauczyłeś mnie tego. Ja już dawno nie myślę o stosowaniu tego, co robię. Od bardzo, bardzo dawna zresztą. I w związku z tym patrzę tutaj i obserwuję to, co tutaj się dzieje, trochę z pozycji raczej badacza niż działacza. Ciężko mi jest bardzo połączyć te dwa sposoby myślenia. I jako badacz mam straszny problem, bo kultura, tak jak mnie uczono od pierwszego roku, pani Dobrowolska na pierwszych zajęciach powiedziała, Magdo, słyszysz, że etnografia jest nauką o kulturze i tak to zrozumiałam i nigdy mi nikt nie powiedział, że kultura jest martwa. Nagle tutaj dowiaduje się, że jest żywa, ale dowiaduje się również, że ją trzeba animować albo rewitalizować. I muszę sobie z tym poradzić, bo dla mnie to jest, raczej pytam, co z tym zrobić, niż wykazuję pewien rodzaj takiego swoistego miszmaszu, który mam w głowie. To bardzo inspirujące i bardzo za to dziękuję, że ten kij w mrowisko pani profesor włożyła w sposób tak bardzo ciekawy i dla mnie bardzo interesujący. Bo jeżeli coś jest żywe, to chyba właśnie tego nie trzeba rewitalizować. Myślę, że kultura ludowa, tak jak powiedział Kuba pierwszego dnia, powiedział, że jest wydarzeniem kultury. Bardzo mi się to sformułowanie spodobało. Można by było także pójść jeszcze o krok dalej i powiedzieć, że może kultura ludowa jest wydarzeniem kulturalnym, żeby uciec od słowa produkt. Jest wydarzeniem kulturalnym, to znaczy jest czymś, co się może zdarzyć i co czasem się zdarza i co jako badacz, ja osobiście jako badacz mogę próbować na to popatrzeć. Próbować to opisać, próbować to zrozumieć. Absolutnie nie chciałabym tego wartościować i tutaj w żaden sposób i to zdecydowanie i stanowczo. I chociaż nadal właśnie, no znowuż pani profesor, nie będę się kopała z koniem, byt jest, nie bytu nie ma, kultury ludowej w takim trybie, w jakim kiedyś była i nie ma, ale jest inna, jest po prostu inna, jest wydarzeniem kulturalnym raczej niż wydarzeniem kultury może, czy nie wydarzeniem społecznym, tylko wydarzeniem kulturalnym i ona funkcjonuje w jakichś tam obszarach, zarówno na Warmii i Mazurach, jak i na Śląsku, jak i na Pomorzu, jak i na Wielkopolsce, czy tutaj może bardziej. Tu łatwiej jest ją obserwować pewnie, bo jest, tak jak wczoraj słuchałam tego, co wczoraj po południu właśnie było,
to poczucie ciągłości jest o wiele łatwiejsze do wykazania. I chociaż też pozrywana i też z nakładkami licznymi i kulturowymi, jak wiadomo, i nie wiadomo, co kategoria autentyczności kompletnie odpada także. I raczej właśnie bardzo dziękując za możliwość bycia tutaj, pytam, znaczy chcę powiedzieć, że dziękuję za to, że to spotkanie, to wydawałoby się w pierwszym odruchu takiego myślenia, że nie można mówić równocześnie o ziemiach odzyskanych tak zwanych i o Podhalu, bo to zupełnie inne historie. Nagle okazuje się, że gdzieś jest jakiś wspólny mianownik, który pewnie trzeba by było poszukiwać go bardziej. Nie wiem, czy tym wspólnym mianownikiem jest ludowość właśnie. Myślę, że coś innego. Może właśnie życie? Że jak żywa, to że życie? Nie wiem. Bo historię wczoraj, wspaniała historia. No to co? Ale co napisałam o zdrowoży drobnej? No właśnie, o życiu. Historia, którą wczoraj na przykład mieliśmy możliwość usłyszenia pani sołtys z historii, prawda? Wszystkich tych historii, które były opowiadane właśnie tych, czy opowieści właśnie pana burmistrza, tych styków różnych kultur, to skąd się państwo wywodzicie, jakie niesłychane problemy z tożsamością czasami bywają, ale przecież każdy ma tożsamość taką, jaką ma i z tym żyje. I chciałabym powiedzieć także, że bardzo właśnie wczoraj wdzięczna jestem Ani, że poprowadziła i zaczęła jakby mówić w takim bardzo personalnym trybie ten panel, że były to jednostkowe historie, bo to jest prawda o kulturze. Ona jest w każdym z nas, w pani, w panu burmistrzu, w panu wójcie, w panu staroście, w pani profesor, jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej. I myślę, że no, tak bym chciała tu powiedzieć i tak, jeżeli mogę. Dziękuję bardzo. Jeszcze nawiązując do tego dnia wczorajszego, jak mówiliśmy o tej Warmii i Mazurach, gdzie ten walec historii przejechał i potem nawet w Hulurach rozmawialiśmy, że może my to Podhale troszeczkę tak właśnie idealizujemy i mityzujemy i rozmawialiśmy, że tutaj może nie walec przejechał, może mniejszy pojazd, ale przejechał, bo padały takie rzeczy, takie kwestie, nie padło to słowo, ale padały takie kwestie, że a po wojnie to się po góralsku za bardzo nie ubierali, że z muzyką było dużo gorzej, w sensie no była dużo mniej masowa, nie grało tylu, nie było tylu muzykantów aktywnych i tak dalej. No to słowo nie padło, myślę o słowie Goralenfolk i tym smutnym epizodzie z czasów wojny, który jak wiemy miał wpływ, znaczny wpływ na postrzeganie góralszczyzny i kultury góralskiej w okresie tuż powojennym i rozmaite zachowania z tym związane. Ale nie chcę wrzucać nowego kamyczka do ogródka, ale mówić, że tutaj też rozmaite mniejsze pojazdy może nie walce przejechały, bo również ten dramatyczny napływ przybyszów po wojnie, czy to tych, którzy tutaj przyjechali i się osiedlili, czy tych, którzy w liczbie ponad 3 milionów co roku przyjeżdżają i siłą rzeczy mają wpływ na tą kulturę, oddziaływują na nią i powodują, że ona się zmienia, również nie jest bez znaczenia. Ale przejdźmy do dzisiejszego panelu pierwszego, gdzie również jakby takie dwie narracje się zbiegły, to znaczy z jednej strony ta kultura żywa, autentyczna, z drugiej strony zapośredniczona jakoś przez scenę, bo festiwale. Prosiłbym pana Ryszarda Michalskiego o słów parę na ten temat. Chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsze to, co wydaje mi się zostało powiedziane w tej rozmowie, w której uczestniczyłem. Mianowicie, że to złożone zjawisko, o którym mówimy, ma różne wymiary. I zjawiska w obszarze kultury funkcjonują wtedy, kiedy one mają jakość zrównoważenia. W organizmie ludzkim choroba pojawia się wtedy, kiedy następuje zakłócenie równowagi. I rozumiem, że wnioskiem z tej naszej rozmowy było to, że o ile
biegun, jak energia potrzebuje biegunów, że na jednym biegunie jest dobrze się mająca w sytuacjach rynkowych taka produkcja artystyczna, która wynika z kultury ludowej, natomiast źródło jej powstawania, czyli życie wspólnot, podlega różnego rodzaju procesom i jak rozumiem, rodzajem postulatu jest to, że utrzymanie tej równowagi, tak jak w ekologii, wymaga zajęciem się w równym stopniu tym drugim biegunem, czyli jak ludzie ze sobą żyją. Jak, w jaki sposób ta kultura, jej narzędzia są rzeczywiście praktykowane wewnątrz wspólnoty, a nie wyłącznie jako element spektaklu. I tutaj taki bardzo wróciła do mnie taka myśl, którą lata temu wyczytałem od bardzo ważnego dla mnie nauczyciela, Petera Brooka. To jest człowiek teatru, starzec. I on, to się pojawia w książce. Podobno wymusiłem tą lekturę na pani profesor przemocą. Jest taki króciutki tekst, który Brook napisał, który jest bardzo ważny dla tracy. To w ogóle jest takie nasze motto i ono tutaj dla mnie strasznie mocno wybrzmiało. Ten tytuł jest... przepraszam, kurczę, zmęczony jestem. Ten tytuł po angielsku brzmi Culture of Links. Na polski zostało to przetłumaczone kultura więzi, ale można by bardziej powiedzieć kultura ogniw. Czegoś, co łączy. I w tym tekście Brook mówi o różnych typach kultury ludzkiej. Taką typologię na swój użytek sporządził. Jedna to jest kultura państwa, która mówi, istniała takiej jak jedności, którą wytwarza organizm państwowy i on to mówi, że właściwie to tylko istniało w czasie starożytnego Egiptu i takich kultur, które mogły objąć rzeczywiście całe życie. Mówi o drugim typie kultury, który on nazywa ego-kulturą, w której celebruje się indywiduum ludzkie i ono stara się być spektakularne i ważne ze swoimi przeżyciami, ze swoją unikalnością, ze swoim indywidualizmem. To całe pokolenie artystów przeklętych, którzy zeznają własną treść. No i Brook mówi, że no, czasem ta treść jest interesująca, ale nie jest tak znowu często. I mówi o trzecim typie kultury, w którym on chce tworzyć, w którym chce uczestniczyć, to jest właśnie kultura więzi, w której narzędzia i procedury tworzą do tego, żeby ludzie przeżywali prawdę. Mówi, że to, co jest na przykład istotą teatru, albo istotą zabawy, albo istotą lania się po zębach czasem na wiejskiej zabawie, jest to, że ludzie nagle doświadczają czegoś, co, jak on mówi, nie można przyszpilić, co jest niewątpliwe. I to jest doświadczenie więzi z innymi. Albo tego, że jest taki moment, w którym ludzie czują się nieoderwani od siebie, nieoderwani od świata i pełni jakby takich różnego rodzaju naczyń, które łączą go z różnymi rzeczami, z przedmiotami, z miejscami, z ludźmi. I jak ja myślę, co nas zaniosło od Pangroka właściwie w obszary kultury tradycyjnej, kultury obszarów starych ludzi, kultury wiejskiej, to dlatego, że to przede wszystkim odczuwamy jako straszliwy deficyt tego świata. Rozczłonkowanie, fragmentaryczność i że wszystko jest w kawałku. I że ja muszę powiedzieć, niekoniecznie chcę z tego Mafesolego wyciągnąć naukę, że wszystko, co mnie dotyczy, ma być doraźne, zmienne i cały czas się mielić, bo ja mam poczucie jakiejś wierności czemuś. No wiem, no okej. I ja to tak doświadczyłem. Chcę powiedzieć, że to spotkanie było dla mnie strasznie istotne. Chcę użyć słowa dużego. Bo tak jak słuchałem wczorajszych rozmów, to być może przez to, że tutaj został zderzony tak strasznie duży dystans doświadczeń ludzkich, kulturowych, przestrzennych, to ja to wyczuwałem w ludziach, w wielu ludziach miłość do czegoś i w świadectwach. Ja myślę, że to jest podstawowy produkt kultury, żeby ludzie wiedzieli jak kochać i mieli co. I zdaje się, że to jest ten obszar, przepraszam za sentymentalizm, ale którym się poruszamy. Dziękuję bardzo. Chyba użył grubego i subtelnego, tak. Nie używał, tylko się zapomniał.
I ostatnie dwie rozmowy, które dotyczyły no, rzeczy radykalnie praktycznych, kompetencji, pieniędzy, ich przepływu, postulatów, sposobów działania instytucji, no bardzo praktyczne, prawda, bardzo odbiegające od tego, od czego zaczęliśmy wczorajszą rozmowę, czyli Duzi i Mali, Mali, którzy mają trudniej niż Duzi. Jedno, co mnie ujęło w tych, ale i wczoraj, i dziś, wiem, czego się spodziewać po spotkaniu etnografów, antropologów i antropologów współczesności. Wiem z reguły, czego się można spodziewać po urzędnikach. Miewam z nimi spotkania i miewam z nimi do czynienia. Otóż zdumiało mnie to, że na tych naszych, w tych naszych rozmowach pojawili się urzędnicy mówiący ludzkim głosem. To nie jest częste. I bardzo się cieszę, że ludzki głos usłyszałem, przepraszam wszystkich urzędników, ale usłyszałem urzędników mówiących ludzkim głosem. To jest do rzeczy i to jest doświadczenie cenne i znowu użyję tego słowa ubogacające. O podsumowanie poproszę najpierw panią Annę Brzezińską. No to mamy takich fajnych urzędników. Natomiast ja chciałam, tak spróbowałam sobie tutaj zrobić jakieś mądre notatki, żeby podsumować tą część, którą miałam okazję, znaczy tą część, gdzie mieliśmy okazję razem rozmawiać i właściwie jestem w kropce. Bo rozmawialiśmy o pieniądzach, rozmawialiśmy o sprawach trudnych, rozmawiali urzędnicy, rozmawiał samorządowiec, rozmawiali ci, którzy też mają do czynienia jakby z drugiej strony. I mam takie wrażenie, że trochę było zbyt różowo, zbyt gładko i zbyt łatwo to trochę poszło. Ale też się tak próbowałam odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak dobrze poszło, bo no też jesteśmy z jakiegoś powodu, byliśmy tutaj na tej konferencji, z jakiegoś powodu do tego panelu zostaliśmy, znaczy nasz panel został w taki sposób skonstruowany. Natomiast na myśli też, że trafiło na tych, którzy działają, którzy robią, którzy mają doświadczenie, którzy mają doświadczenia pozytywne i doświadczenia negatywne, którzy na pewne projekty pieniędzy nie mogą otrzymać, albo długo nie mogli otrzymać, albo jakieś tam. Natomiast to są jakby ta grupa tych realizatorów, Ewa i tutaj Rysiek, to są ci, którzy działają. Nawet jak się nie uda, to idą dalej, tak? Nie uda się tutaj i tutaj, to spróbujemy poznać tego z tym. Nie boją się partnerstwa, nie boją się konsorcjów, nie boją się różnych jakby też dróg poszukiwania. Ja myślę, że to kluczem takim jakby wielkim, nieobecnym tego no, panelu siłą rzeczy było to, o czym powiedziała pani profesor, czyli o tych iluś tam gmin, o tych iluś tam setkach gmin, w których nie ma żadnych projektów, gdzie ludzie się nie starają, a być może się starają, ale że tak powiem nie dochodzi do finalizacji, że być może że gdzieś na któryś jakby etapach się wykruszają z jakiegoś powodu. I myślę, że tutaj też jest to, że my jakby zajmujemy się naszym światem codziennym. Zajmujemy się kulturą, tą, która była, tą, która teraz się dzieje na naszych oczach. Staramy się przewidzieć, tak, co się, w jakie pola badawcze, obserwacyjne, co możemy gdzieś tam dokumentować, badać, co możemy organizować. Myślę, że to jest też to, że mieliśmy przedstawicieli Ministerstwa Kultury, nie było Ministerstwa Nauki, nie było Ministerstwa Edukacji, że to jest sfera, która w życiu codziennym jest jednością, tak? Natomiast no, sposób zorganizowania, no, siłą rzeczy, tak? Taką mamy organizację, tak? Też jakby dystrybucję środków. I myślę, że to jest też wielkim takim straconym, to jest to, co też mówiła pani profesor, że te programy takie stricte naukowe, słynny NPRH, niechlubny dosyć NPRH i tak dalej, pokazał, że właściwie jak bardzo też ta sfera została zaniedbana, jeśli chodzi o naukę. Czyli to jest kamyczek do naszego ogródka, że jakie projekty, też, to są też do nas wszystkich tych, którzy oceniają też te projekty, bo to przecież samo środowisko ocenia, że trudno osobom niezwiązanym tak silnie z nauką ubiegać się o tego typu środki. I też myślę, że kluczem też o tych działaniach, o których tu mówimy wczoraj i dzisiaj, też jest kluczem jest jedno, współpraca, czyli po prostu chęć współpracy po obu stronach. I trochę chciałam też powiedzieć a propos tego, co tutaj pan zaczął to podsumowanie, że te dwa dyskursy, dyskurs badaczy, którzy badają lepiej bądź gorzej, i ci praktycy, którzy doświadczają, dzielą się bardziej bądź mniej chętnie.
ale myślę, że znowu jest wielkie pomiędzy, że pomiędzy badaczem, a pomiędzy tym praktykiem, no jest też przestrzeń wspólna i że badacz też jest praktykiem, praktyk też jest w jakiś sposób badaczem, więc myślę, że jakby to takie wielkie wzajemne zapętlanie się też jest z jednej strony tym kluczem do sukcesu, że wychodzi, tak, ale też może być wielką odpowiedzią na wielką niewiadomą, dlaczego niektórym nie wychodzi, że być może pewne te współprace, nie zachodzą. I myślę, że tutaj też to taka spolaryzowanie ze sobą tych dwóch regionów, południowego, północnego, Góralszczyzny z Warią i z Mazurami, ale też jest wielki środek. No jesteśmy my, Ewa, chociaż z Wielkopolski, tak? Musiałam to powiedzieć. Tak, ale też pomyślałam, że to jest jakby też te problemy, które tutaj się pojawiały, te sygnały te ze strony właśnie tutaj Góralszczyzny czy Warmii i Mazur, też bardzo mi się podobał wczorajszy głos pana z Piotrkowa, że to był właśnie też takiego środka, że niby jest, niby nie ma, tak? To nie jest tak, że jest wielka pustka, wielkie przejechanie przez historię, budowanie od początku, ale też nie jest tak, że zawsze to było żywe i tak bardzo wyraziste. Ja myślę, że fajne jest, to co mi się bardzo podobało tej konferencji, właśnie takie fajne takie zestawienie takich właśnie dwóch różnych skrajnych by się wydawało doświadczeń. Ja pomyślałam, że taka konferencja mogłaby się teraz odbyć, żeby na przykład Podlasie, Lubelszczyzna spotkały się z Lubuskim i Zachodniopomorskim. Czyli znowuż na zasadzie takich właśnie też dwóch różnych światów, dwóch różnych pograniczy. Więc myślę, że kluczem jest ta no, współpraca. To współpraca i czasem nawet jak się wkurzamy nawzajem i tak dalej, to urzędnik mówi ludzkim głosem, da radę się dogadać, ale też i ten wnioskodawca też nie zawsze tym takim mędzącym, taką sierotą ostatnią dajcie, tak? Bo też potrafi jakby rzeczywiście tutaj współpracować. Dziękuję bardzo. I ostatni panel, no, który mamy bardzo świeżo, są przyklejone kartki, który mamy dosyć świeżo, ale być może pani Hanna Schreiber zechce jeszcze dodatkowo podsumować to, bo to mamy najbardziej świeżo w pamięci. Dziękuję. Właśnie nie będę powtarzać tego, co przed chwileczką padło. Chciałabym skorzystać z tej okazji i powiedzieć o paru rzeczach, które nie padły i specjalnie zachowałam je na koniec. Mianowicie, odnosząc się jeszcze do tego, co tu Ania powiedziała o tych dwóch dyskursach, w praktycy i badacze, chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę są co najmniej trzy, bo jeszcze jest dyskurs prawniczo-urzędniczy, tak? I ten, który jest spychany na margines, jest wykluczany, oskarżany o wszystko to złe i najgorsze. I no, wrócę do tego, co powiedziałam, to nie jest inna nacja, ani ten urzędnik, ani ten prawnik. I tym bardziej się cieszę, że ta konferencja ma taki włączający charakter, że również znalazło się miejsce dla takich głosów i za to też pani profesor bardzo dziękuję. I chciałabym w związku z tym też państwu powiedzieć o pewnym instrumencie, ponieważ zwłaszcza pierwsza grupa stwierdziła, że musimy zbudować system ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Chciałabym państwu właśnie o tym systemie ochrony, który już istnieje, on już jest, troszeczkę opowiedzieć. Mianowicie może to, że już istnieje, już jest, to jeszcze jest troszkę na wyrost powiedziane, dlatego że on jest budowany. I wrócę znowu do tego, o czym też wspominałam i co dla mnie osobiście jest bardzo ważne, czyli do budowania świadomości społecznej i do edukacji. Są podejmowane pewne działania w tej mierze, natomiast one nie trafiają do ludzi, państwo sami w większości, czy wiele osób przynajmniej tutaj o nich nie wiedziało, nie wie lub masz początkowe informacje. I właśnie chciałabym w jakiś sposób jakby zaapelować do nas wszystkich, do tego, żebyśmy na tą edukację jednak, nad tą edukacją się pochylili. Jak państwo widzieli, ostatnio mieliśmy przykład ekspresowego tempa budowy wspaniałego, darmowego podręcznika, który nagle można było po latach niemocy zrobić. Oczywiście mówię to wszystko w dużych cudzysłowiach. Natomiast nie ma rzeczy niemożliwych i myślę, że ta edukacja to też nie jest sfera niemożliwości. Tylko sfera, w których są duże możliwości, tylko my musimy. Oczywiście. Ja jakby nie chciałabym tego dzielić. To jest jakby wielkie zadanie, zbudowanie takiego systemu edukacji i formalnej, i nieformalnej, które pokaże nam nasze korzenie i pokaże nam tą miłość do małej ojczyzny i do dużej ojczyzny. Natomiast wracając do tego instrumentarium prawnego, wspomniana tutaj została właśnie konwencja z 2003 roku, konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
To jest obszar, który dla mnie jest z punktu widzenia osoby zajmującej się tą najbardziej makroperspektywą, bo Państwo jesteście najbardziej mikro, tak? Czyli jesteście przy ludziach, przy informatorach. Ja zajmuję się w stosunkach międzynarodowych perspektywą systemu międzynarodowego, a więc tego najbardziej oddalonego od człowieka. To jest konwencja, która pokazuje i zbliża nam te dwa światy, bo to jest konwencja, która dotyczy właśnie świata codzienności, świata ludzi, świata waszego świata, w którym wy żyjecie, którym się interesujecie, a równocześnie konwencja, której obserwowanie, jak była przyjmowana i jak została później ratyfikowana przez wiele państw, dostarczyło mi wiele frustracji, dlatego że zobaczyłam, jak słabe są mechanizmy świadomościowe właśnie w naszym państwie, jakie są słabe polityki kulturalne, właściwie nieobecne, które objawiły się między innymi tym, że myśmy ratyfikowali tę konwencję jako prawie ostatnie państwo w Europie. Mówię prawie, bo ostatni byli Niemcy. No to akurat jest to jakieś pocieszenie, ale powiedzmy sobie nieszczególne. Jeżeli mamy wszystkich prawie naszych sąsiadów, włącznie z tym, że nawet Białoruś wiedziała, że powstał taki akt prawny, który daje niesamowite narzędzia promocyjne. Ta konwencja powstała, idea tego, żeby chronić dziedzictwo niematerialne, w którym my się w tym obszarze poruszamy, powstała już w latach 70. W 72 roku została przyjęta konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, która stworzyła taki samograj, czyli światową listę dziedzictwa światowego, która jest rozpoznawalnym znakiem promocyjnym, z którym się mnóstwo ludzi utożsamia, nawet często w grupach międzynarodowych są na zajęciach, które czasami prowadzę, to się wręcz licytują, a ile wy macie obiektów na liście z waszego kraju? A my mamy 40, a my mamy tylko 13, a wy macie tylko 2. Jest to jakiś element takiego budowania poczucia dumy. No i wtedy nie udało się objąć tej sfery niematerialnej ochroną i rzeczywiście przez prawie 30 lat ta sfera była w jakiś sposób pozostawiona na uboczu. I dopiero w 2003 roku, czyli po prawie 30 latach udało się jakby jej również nadać tą rangę. Oczywiście pojawił się tutaj problem, bo doszło do takiego dualizmu, dziedzictwo materialne, dziedzictwo niematerialne. Wiemy, że dziedzictwo jest jedno, kultura jest jedna, nie da się tego rozdzielić. Prawo trochę sztucznie tą sferę nam podzieliło i zresztą możemy to obserwować chociażby w Polsce, gdzie przecież system ochrony zabytków, urzędy konserwatorów zabytków, one mają tradycję ponad stuletnią w naszym kraju. W momencie, jak odzyskaliśmy niepodległość, one zaraz zaczęły być budowane. Nie ma, można powiedzieć, urzędów, ale w związku z tym nie ma też polityk i nie ma pewnej tradycji myślenia o tym, że to warto chronić. Wiemy, że trzeba chronić kościół, który się rozpada, tak? Wiemy, że trzeba konserwować, ale tej świadomości, że to, co jest wokół nas, że tą pieśń, że ten taniec, że tą muzykę, że ją trzeba chronić, to tego nie ma. Ale to jest pewien wynik tego, jak tutaj to funkcjonowało. Natomiast z mojej perspektywy obserwowałam popularność tego aktu, bo popularność Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, która jest ratyfikowana prawie przez wszystkie państwa świata, jest to akt bezproblemowy, tak? Wszyscy widzą w nim same korzyści, spowodowała, że w momencie, w którym w 2003 roku przyjęto konwencję o niematerialnym, można powiedzieć, że państwa się rzuciły, żeby ją ratyfikować. Niesamowite szybki przyrost liczby ratyfikacji. Ogromne zainteresowanie kalką, czyli po rozwiązaniem wzorowanym na konwencji 72 roku, listą niematerialnego dziedzictwa kulturowego, międzynarodową. Ta lista ma swój ciekawy początek i koniec. Nazywa się reprezentatywna lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Ona nie mówi nam, że to jest światowe, że to jest wszystkich. Ona mówi, że to jest dziedzictwo ludzi, tak? Że to jest konkretnym tych ludzi, którzy to dziedzictwo tworzą. I mówi nam, że jest reprezentatywna, to znaczy, że nie chronimy tylko tych rzekomo najbardziej wartościowych, ale chronimy coś dlatego, że to ma znaczenie dla tożsamości danej grupy. Nie będziemy mówić, że góralszczyzna jest lepsza od tego, co jest na Warmii i Mazurach. Bo tam ona jest zupełnie inna i ona ma, ta tożsamość, tamta regionalna ma zupełnie inny charakter, jest budowana na czym innym, jest inaczej uwarunkowana. I ta konwencja w tym sensie, można powiedzieć, jest też trochę rewolucyjna. Natomiast wracając do naszego ogródka, ten ból politologiczno-prawniczy, jaki mi towarzyszy, że ratyfikowaliśmy ją w 2011 roku, czyli prawie po 10 latach już jej funkcjonowania, kiedy ilość wpisów i zainteresowanie innych państw tym, żeby
umieścić jakieś obiekty, elementy ich niematerialnego dziedzictwa kulturowego na liście była już tak duża i ta lista w tej chwili już liczy ponad 300 wpisów, sprawiają, że my mamy bardzo nikłą szansę do tego, żeby podejmować działania, były szybko widoczne, szybko integrujące nas z tym, co się dzieje na forum międzynarodowym. Natomiast uruchomiliśmy w związku z tą konwencją taką dyskusję w Polsce na temat tego, że trzeba stworzyć taki system ochrony, bo żeby cokolwiek umieścić na liście międzynarodowej, warunek jest jeden. Musi być chronione na poziomie krajowym. Nie ma ochrony międzynarodowej bez ochrony na poziomie krajowym. A ochrona na poziomie krajowym nie istnieje. Więc trzeba budować system tej ochrony. I to jest wielkie wyzwanie legislacyjne, to jest wielkie wyzwanie również metodologiczne, to jest wielkie wyzwanie dla środowisk antropologicznych, etnograficznych, dla badaczy, dla nas wszystkich. Jak zbudować system, żeby nie był ten system od początku wadliwy. I tutaj się pojawiła ta sprawa tych różnych języków, jakich mówimy. Języka prawniczego, języka badaczy, języka działaczy. Tu również się pojawiła taka próba ze strony antropologów nadania natychmiast rangi temu dziedzictwu niematerialnego i próba jakby wskazania na to, że my musimy natychmiast przyjąć ustawę, bo jeżeli nie ma ustawy, to nie możemy podjąć żadnych działań. A wiedzą Państwo sami, że proces legislacyjny i tworzenie ustaw to jest często droga... Tak. To jest droga bardzo, bardzo, bardzo wyboista, a efekt finalny jest bardzo, może być słaby. I to właśnie ze strony środowiska prawniczego wyszedł pomysł, żebyśmy nie tworzyli ustawy, ale zaczęli bez ustawy tworzyć system na podstawie praktycznych działań. Powstała, została ogłoszona przez ministra Żuchowskiego w 2012 roku Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Niestety wydarzenie to nie przebiło się szczególnie szeroko do mediów, a w tym momencie są już wszelkie mechanizmy stworzone do tego, żeby ta lista działała. Państwo mogą znaleźć na stronie www.niematerialne.nit.pl wnioski, które można wypełniać, przygotowywać, przesyłać do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który zarządza stroną formalną całej procedury. Następnie taki prawidłowo wypełniony wniosek jest oceniany przez Radę do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powołaną przy Ministrze Kultury i minister dokonuje wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Na razie ta Krajowa Lista to jest taki element bardziej budzenia świadomości na poziomie właśnie ogólnospołecznym, bo ta lokalna świadomość wśród państwa, wśród działaczy, ona jest, ale nie ma na poziomie dyskursu publicznego, narracji jakiejś medialnej, polityki, strategii, tego nie ma. I ona ma być takim instrumentem troszkę promocji. Z tym się na razie nie wiążą żadne konsekwencje prawne, ona ma charakter informacyjny. Ale ona jest, Rada działa, wpływają wnioski. Chciałabym Państwa z tego miejsca zachęcić do tego, żeby się tym zainteresować. No i chciałabym też Państwa wszystkich zaprosić do tego, żebyśmy się włączyli w ten system ochrony. Osobiście nie wierzę do końca w zasadę, że żywa kultura sama się obroni. I wydaje mi się, że warto wspierać to, co byłoby skazane gdzieś na zapomnienie i właśnie przez budowanie świadomości. I mam nadzieję, że to będzie jakiś taki pozytywny też akcent na zakończenie, który pewnie jeszcze słyszę, że będzie skomentowany, ale że coś się w tej mierze dzieje i że dla nas wszystkich też należy rola, żeby o tym mówić coraz głośniej i żebyśmy zmienili ten sposób myślenia o kulturze ludowej, również, która jest bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję i cieszymy się tu szczególnie na Podhalu, bo mamy tu takiego strasznie przystojnego chłopa i chcieliśmy go wpisać na tą listę dziedzictwa materialnego, ale się postarzał i teraz go wpiszemy na listę dziedzictwa niematerialnego. A póki co zgłosili się najpierw pani Katarzyna Barańska. Ja chciałam powiedzieć z miłością, bo skoro o miłości, o lokalnym patriotyzmie, to ja bym chciała powiedzieć z miłością o tym i zapytać trochę pani Anno, skoro dopiero 2011 zaczynamy chronić dziedzictwo niematerialne, to ja chciałam wyrazić miłość prochom przodków, prochom Kołłątaja, Chodakowskiego,
różnych innych zbieraczy pieśni ludowych Prochom Kolberga. A cóż myśmy przez te 200 lat robili innego, jak nie chroniliśmy niematerialne dziedzictwo? Czym wypełnione są archiwa w muzeach? Czym wypełnione są archiwa w naszych uniwersytetach? Jak nie zapisami i opisami obrzędów, zwyczajów? To robił Seweryn Udziela na przykład. Proszę zobaczyć, jak bogate pod względem ochrony dziedzictwa niematerialnego są zbiory rękopiśmienne, także i w tym muzeum, w którym gościmy. Nie zapominajmy o tym dziedzictwie, bo to jest dziedzictwo. My nie musimy tworzyć nowego systemu, tylko musimy się wpisać, być może opłaca nam się wpisać coś na listę niematerialnego dziedzictwa, ale książki kucharskie tworzone przez nasze babcie i zapisy, które przechowujemy pieczołowicie w naszych mieszkaniach, też są opisami tegoż dziedzictwa niematerialnego, bo to wiem, że ten karb zatorski i inne tego typu rzeczy bardzo są mocno teraz podkreślane w niematerialnym dziedzictwie. Ale ja bym się chciała tutaj z miłością upomnieć o to, co mamy. Że myśmy, przepraszam bardzo, ale nie urodzili się dzisiaj. My jesteśmy w ochronie dziedzictwa od 200 lat przynajmniej. I w związku z tym tutaj chciałabym bronić nas samych przeciwko takiemu myśleniu. Czy ja mogę odpowiedzieć? Ponieważ było to tak dosyć mocno powiedziane. Absolutnie wydaje mi się, że tutaj jest właśnie to zderzenie się tego paradygmatu badacza z paradygmatem prawniczym. Ja nie neguję w żadnym najmniejszym stopniu i tego wszystkiego, co zostało zrobione, to są wielkie dzieła, które wszyscy znamy, które tworzą bazę do tego, do czego się musimy odwoływać. Ja nie mówię, że my tworzymy coś nowego, tylko mówię o tym, że nie było mechanizmów prawnych. To z tym się to musi pani zgodzić. Nie było mechanizmów prawnych, nie było mechanizmów, ale jeśli mogę dokończyć. Ale tak, ale proszę. Muzealnych też istnieje, no więc to też jest. Tak, jest w tej chwili pojawia. Międzynarodowych. Jeśli mogę też. Proszę Państwa, tylko mogę dokończyć. Ja widzę, że już Państwa ponosi, żeby jeszcze dyskutować. To nie jest coś przeciwko absolutnie temu, co było, to jest coś raczej, co ma stworzyć świadomościową ramę, że warto jest to chronić. Właśnie to, co było. I to, co trwa w pamięci, to, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, a to, o czym pani mówi, o dokumentacji, o archiwach tego, co było, jest też jednym z elementów tego dziedzictwa. Ono jest konieczne do tego, żebyśmy wiedzieli, do czego się odnosimy, żebyśmy wskazywali na historyczną ciągłość i trwanie. I o tym jest ta konwencja. Ta konwencja nie mówi o wykluczaniu przeszłości. Ona mówi o szacunku dla przeszłości i o kontynuacji tej przeszłości. I po to są te mechanizmy, żebyśmy, zwróćcie Państwo uwagę, jak my się bardzo różnimy w tych doświadczeniach, jeżeli mówiliśmy nawet, tutaj była w jednej grupie dyskusja o Słowacji, jakie ona ma bogate tradycje ochrony tego, co jest, o Węgrzech, które mają domy tańca fantastyczne. U nas nie ma świadomości i być może te mechanizmy, które uruchomiła ta konwencja, właśnie pomogą tą świadomość zbudować. I to nie jest absolutnie przeciwko komukolwiek, wręcz przeciwnie. Dziękuję. Dobra. Proszę Państwa, ja tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć. Prawdę mówiąc, diabli mnie podkusili, żeby wymyślić termin kultura żywa, że to jest żywa kultura dokładnie. Przeklinam Ciebie za to, bo po prostu jak od momentu, poczekaj. Ale to świadectwo. Chciałbyś, żeby Twoje popa zostało przeze mnie zatarte, nie doczekanie. Otóż, zaczęłam się martwić, znaczy trochę się poczułam nieswoje, może nie martwiłam, ale się poczułam nieswoje, jak usłyszałam ten termin latający między urzędniczkami w korytarzach Ministerstwa Kultury, rok po tym, jak to weszło do obiegu w ogóle naukowego. Chcę podkreślić, że ten termin był potrzebny po to, nie żeby budować natychmiast opozycję żywa, martwa, aczkolwiek ma, oczywiście, że jest, istnieje martwa kultura, istnieje. I byłabym gotowa długo polemizować na ten temat, uważam, że jestem w stanie to udowodnić. Okej, nie będę tego robić. Przypomnę, że ten termin był potrzebny po to, żeby mówić o przestrzeni
dziejących się tu i teraz praktyk. To jest przestrzeń praktyk kulturalnych. To, czym się zajmowaliśmy de facto przez te dwa dni, to była też przestrzeń praktyk. I bardzo bym prosiła, przynajmniej Państwa, żeby nie wykoślawiać sensu tego pojęcia. Szkoda go po prostu. Chodzi o dziejące się tu i teraz praktyki, które jednoczą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I tylko tyle chcę w tym temacie powiedzieć. A ja apeluję, ponieważ jest za 26, żebyśmy już nie otwierali nowych puszek z Pandorą dzisiejszego wieczora. Ale nie zamykam oczywiście. Ale oczywiście nie zamykam głosu. Czas podsumowań. Wójt Szaflar się zgłasza. Już oddaję głos. Jeżeli ktoś jeszcze czuje nieprzepartą potrzebę głośnego wyrażenia swojego zdania, to proszę się przygotować. Panie wójcie, zapraszam tu do mikrofonu. Ale musicie być sfilmowany. Kamerują, będziecie w internecie. Wywołam żywe wpisy internautów, nie zawsze pochlebne. Szanowni Państwo, ja reprezentuję samorząd gminy Szaflary. Znalazłem się tutaj, cieszę się, że mogłem wśród Was w tej debacie. Ja bym powiedział, że to były posiady, bo pod Tatrami, i gazdowska dysputa o kulturze, za którą, którą się szczycimy, jesteśmy wszyscy, jak Polska długa i szeroka, odpowiedzialni. Tak powinno być. Czy tak jest? Te rozterki przekazywaliśmy. Niemniej jednak chcę i dziękuję bardzo, bo słowo określenie chcę mnie wpieprza, ona jest w mass mediach dosyć często używane, ale tu usprawiedliwiam się, jakoś tak patrzę, że faktycznie dzisiaj w dyskusji wyszło, że oczekujemy więcej nauki dla tych, którzy nam te informacje przekazują. Bardzo serdecznie pani dyrektor zespołowi Muzeum Taczańskiego i organizatorom tej konferencji dziękuję. Pokornie, grzecznie wam wszystkim, którzy przybyliście tutaj, by podzielić się, by wykazać sprawy radością, smutkiem, ale jesteśmy. Świadczy o tym, że problem jest bardzo głęboki i daleki. I co mnie z kolei tutaj, jako podhalanina, białodunajczanina z urodzenia, pracującego w Szaflarach, cieszy. Proszę Państwa, stało się coś nieprawdopodobnego, którego byłem świadkiem w czasie tej konferencji. My kochamy na Podhalu granice, nazywamy je lochami granicznymi. Mamy z tym od wieków problem, bo jak nam coś nie pasuje, to podpowiadamy, że pewnie sąsiad przekopał ten ruch. Loch graniczny w nocy, Jan Cychryz nie śpi, przekopał skałę 20 centymetrów, zabrał nam ziemi. I tu okazuje się, że zniknęły podziały. Pewnieście nas zawstydzili, mówiąc i ze stolicy, do przybyłych ze stolicy i z Warmii Mazur. Tak, poczuliśmy się zawstydzeni, bo nie kończyła się, nie wyznaczono granicy, której ja doświadczam dnia każdego do tej pory, że świat i Eden kończy się na ustupie, a wszystko musi być podporządkowane ozonowi skrupówek. W związku z powyższym zmieniło się. W związku z tym zatarły się i wielcy Zakopiańczycy z kultury, ale oni są tolerancyjni, bo mają serce. Ale urzędnicy również przemawiali ludzkim głosem, granic nie wyznaczając. Natomiast, co mnie ugruntowało i ucieszyło, ta wypowiedź pani
profesor ostatnia o ochronie. Ja wrócę do siebie po tej konferencji zbudowany i kiedy będę uczestniczył w zebraniach wiejskich opowiadanych przez sołtysów, bo tak głosi prawo, ja zawsze idę, oczywiście tam mnie wycupkają regularnie, bo na zebrania przychodzą ci, którzy są niezadowoleni i mają coś do poskarżenia się albo przypomnienia przedstawicielom władzy, że zaboczyliście i o czymś inksi, o czymś bołak myślicie, a taloście chłop pobożny rzekomo. No i w związku z powyższym ubudowało mnie również to, że trzeba nam chronić ten dorobek. I teraz, Państwo drodzy, zarumienić się muszą ci, którzy zatwierdzali dziadostwo. Otóż nazwę to i będę chylił czoła przed tymi niewiastami w Białym Dunajcu, które w proteście na moście cudzichowym zwanym na Zakopiance, sławnym na całą Polskę, żeby wstrzymać głupią budowę, weszły do łyżki koparkowej. W związku z powyższym, że uczyniły to chwalebnie, bowiem zatwierdziły nam władze stosowne, most na pylonach. Państwo wyobrażacie sobie most pylonowy na potoku Biały Dunajec w Białym Dunajcu, z którym nie liczono się i przy protestach te protesty były małe. W związku z powyższym baby musiały wejść do łyżki koparki i to przemówiło. I na nic się zdały opinie, że most ma nawiązywać po tym śladzie istniejącym do urody mostu z okresu II Rzeczpospolitej Polskiej, bo on jest cacany i pasuje do pejzażu. Ta budowla pylonowa być może do metropolii wrocławskiej pasuje, ale bardziej przypomina mi Egipt starożytny, a nie Podhale. Stąd też już jutro niedzielnie wyrażę wdzięczność tym naszym niewiastom białodunajeckim dzielnym, że odważyły się i oczerzwieliśmy. Nieżyjący pan doktor Cholewiński, wojewódzki konserwator zabytków, delegowany na swoim stanowisku w Nowym Dargu na rejon, wskazywał, że tak powinno być, ale arogancja przekroczyła i ponad nim podzielił to również włodarz małopolski, czyli pan wojewoda. No w związku z powyższym, nad czym ja ubolewałem. Ale ubojowiliście mnie na tyle na tych posiadach, że ja to przeniosę tego ducha, żeby chronić to, co jest ładne, co stworzyli ludzie, tak jak kulturę, tą, która funkcjonuje bez granic, jest potrzebna, ubogaca nasze życie, bo jesteśmy razem i niweluje granice. Dziękuję bardzo serdecznie za odwagę pani dyrektor Hyleczowa i wielkim, którzy tutaj byli, czyli jajogłowym, którzy przybyli, którzy upiększyli, chyląc czoła przed dorobkiem zmarłego pana profesora Robotyckiego, bo to w hołdzie dla niego ofiarowane. Cieszę się, że tak ładnie mnie zauważył i dopuścił i słuchajcie, bez obrzydzenia udzielił mi tego mikrofonu. Dziękuję. I w ten sposób po dyskursie uczonym, po dyskursie świadectwa praktyków, po śpiewce pięknej, którą Franciszek Bacheda Księdzurosz nam zapodał po południu, doszliśmy na końcu do ostatniego dyskursu dzisiejszego dnia, czyli gospodarskiej gawędzie ludowej. Bardzo dziękuję panie wójcie. Rozumiem, że zaczynamy podsumowania.
A zatem, bo czas biegnie, a zatem oddaję głos po kolei pani dyrektor Annie Surmiak, a potem sprawczyni całego tego zamieszania, pani profesor Barbarze Fatydze. Ja chciałam krótko, przede wszystkim chciałam się pochwalić, że pan wójt Szaflar jest członkiem Rady Muzealnej Muzeum Tatrzańskiego, także my mamy często przyjemność obcowania z panem wójtem. I chciałam tak, chciałam powiedzieć, że czuję się zaszczycona, że tak ważna, tak wspaniała konferencja miała miejsce w Muzeum Tatrzańskim, a stało się to dzięki pani profesor Basi Fatydze i dzięki Kubie Szpilce, także serdecznie wam dziękuję. I jeszcze na temat, tak, bardzo wam dziękuję. Jeszcze na temat dziedzictwa niematerialnego. Ja już od wielu miesięcy myślę o tym, że kultura tutaj nasza, tradycja góralska powinna się znaleźć na tej liście. Od tych wszystkich miesięcy spieram się z Kubą na ten temat troszeczkę, ale ta konferencja mnie utwierdza w tym, że musimy zacząć starania i aplikować do tej listy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za obecność. Dajemy. Nie, znaczy, bo to ja tak nie chcę, to Kuba, chodź tu do mnie zaraz. Chodź tu. Nie, to przyjdź do mnie. I ty też, Rysiek. Ty też chodź tu. To ty zalewaj na sprawę. No. No, po pierwsze się zaraz przewrócę, więc mi jak pylony jesteście no potrzebni. No dobra, to choć w całym środku. No, o. No. I chciałam powiedzieć, że tą trzecią osobą, spiritus movensem trzecim, był Rysiek. Widać to po książce. Jest więcej tych ludzi, bo oczywiście pan dyrektor Kapłon. Cudowni autorzy. Karni tacy. Takich ludzi się nie spotyka, proszę państwa, żeby w ciągu pół roku. Na 3 miesięcy. No, pół roku w ogóle od początku do końca projektu. Zrobiliśmy wszystko. Łącznie z kilkoma seminariami, gdzie namawialiśmy się, jak to w ogóle powinno być zrobione. Dużą część tych dyskusji odbywaliśmy mailowo, byliśmy w nieustannym kontakcie, w nieustannych też sporach i uzgodnieniach. To nie było takie gładkie. Natomiast państwo po prostu no, stworzyli, myślę, coś, co mam nadzieję będzie pomagało, będzie pracowało. Przypominam, że na końcu tej książki jest ta krótka lista dla samorządowców, żeby się nie przegrzali. Tylko 10 pozycji do przeczytania. Ale każda po 800 stron. Ale jest tam trochę większym drukiem. Jest tam wybór stron internetowych, na których można uzyskać wiedzę, wsparcie, materiały. Myślę, że też zaczęło się tutaj mówić w kuluarach, że może potrzeba, żebyśmy się spotkali właśnie nie tylko w kuluarach, bo pani Ania też wręcz to postulowała. Rysiek mówił o Forsythach. Może namówimy Bendyka, który jest chyba jednym z najlepszych znawców tej techniki, żeby w trybie już nie tak uroczystym, bardziej roboczym, pospotykać się w różnych regionach Polski, w grupach roboczych po prostu i popracować nad bardzo już konkretnymi zagadnieniami, bo widać z tego dwudniowego spotkania szalenie intensywnego. Wszyscy, myślę, jesteśmy zmęczeni trochę, ale że będzie o czym myśleć i że jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy moglibyśmy razem zrobić. Dla mnie największą satysfakcją jest to, że ten karkołomny pomysł, żeby nareszcie spotkać tych wszystkich państwa razem, a nie oddzielnie, z państwem rozmawiać, wydaje mi się, że wszyscy są zadowoleni, że do tego spotkania doszło. To jest największa nagroda, jaką można mieć, jaką my jako organizatorzy możemy mieć. I za to państwu serdecznie dziękujemy. A ponieważ, jak ktoś napisał mądrze, Zakopane jest anegdotą, to anegdotą godzi się zakończyć to spotkanie, anegdotą, która mi się przypomniała, a łączy wspomniane tutaj światy badaczy ze światami uczestników i twórców. Opowiedział mi ją kolega, który prowadził wraz ze studentami etnografii, badania terenowe,
gdzieś w rejonie Krakowa. I służyły radą panie z lokalnego muzeum, które mówiły, a tam mieszka taka starsza pani i ona to zna wszystkie tutejsze zwyczaje, obyczaje i pieśni i tam trzeba iść. Tam poszły dwie studentki, zostały panią przy pracy. Pani mówi, no nie w porę przyszliście, bo zajęta jestem, ale poradzimy. I woła do męża. Ej, Józek, dejże tam spółki tego Kolbergera. Mąż zdjął dwa tomy Kolberga krakowskie. Pani dała studentkę, mówi, tu są wszystkie pieśni, przepiszecie se. Dziękuję wszystkim, dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym jedną rzecz, jedno ogromne podziękowania. Proszę nie traktować tego, to nie są zdawkowe podziękowania. Dla wszystkich, którzy tu przyjechali. Ja na przykład nie lubię wyjeżdżać, więc może są tacy, którzy też, ja nie jestem podróżnik, ale wiem, że ludzie bywają z podróżnikami, to mnie dziwi. Natomiast to, że żeście chcieli przyjechać, to jest, chcieli rozmawiać, że ta rozmowa była, to fantastycznie. Dla was z Mazur i z Warmii, no chylę czoła, było to dla mnie ważne, intrygujące, że bardzo, bardzo wam dziękuję. Nie znajduję dobrych słów. No, może wygracie w to lotka, no ja nie wiem. No, żeby wam było żeby było wam dobrze za to, że zrobiliście coś bardzo pięknego i dobrego. Bardzo, bardzo dziękuję. O, pani Kasiu. Pani Kasia tam siedzi umordowana gdzieś w kącie. Naprawdę. Pani Kasiu, naprawdę. Pani Kasia jak lokomotywa. Jak z tym, co potrafi sprawić, co